Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream i może na pierwszy rzut oka od ostatniego odcinka niewiele się zmieniło, bo mam tę samą bluzę, ale przede wszystkim mam nową, świeżą fryzurę. Jestem ogolony i też mam więcej pomysłów, dlatego spisałem sobie, słuchajcie, nawet na karteczce mniej więcej to, co będziemy dzisiaj robili, jeśli chodzi o zawodników, bo dawaliście dużo propozycji pod poprzednimi odcinkami. Dla mnie poprzednimi odcinkami, no bo oczywiście ta kariera jest nagrywana do przodu, ale ja te komentarze czytam, tak jak mówię, jak potrzebuję do czegoś wracam, więc dziękuję wszystkim, którzy mi te komentarze dają i mam nadzieję, że uda się wykorzystać je w jak najlepszy sposób. Ale na samym początku przypominam o akcji łapka w górę, żeby seria była widoczna na YouTubku dla was i dla innych ludzi i o serii komentarz. Nie mam dla was dzisiaj pytania, przyznam szczerze. Więc powinienem coś wymyślić, prawda? To dzisiaj w komentarzu napiszcie, jakie pytanie powinienem wam zadawać w kolejnych odcinkach. To jest pomysł, bo ja sobie wtedy wrócę do tego odcinka kiedyś i będę wiedział, jakie pytania wam zadawać. Tymczasem, słuchajcie, ja rozpoczynam wyszukiwanie zawodników, ponieważ nazwisk mamy parę i pierwsze, może trochę zaskakujące i w rzeczywistości raczej mało prawdopodobne z tego powodu, że Martin Odegaard gra teraz tak dobrze w piłkę nożną, że zwyczajnie Real Madrid może nie chcieć go wypożyczyć, ale... może w tej karierze Real jeszcze nie jest gotowy na wprowadzenie go do podstawowego składu. Niestety jest. Niestety zdali sobie sprawę, jak dobry jest to piłkarz swoją drogą. Zobaczcie, Martin Odegaard, SPO, PP, SP, już praktycznie pełna ilość cech, 21 lat. No kot nad koty. Tutaj może kiedyś on dołączy do naszego klubu, bo to byłoby absolutne marzenie. Drugą propozycją, która często się pojawiała, może nie do końca jest piłkarz, którego w tym momencie potrzebujemy, ale w ogóle ja nie wiem, czy on jest dostępny w karierze. Jestem naprawdę ciekawy. Jest Sebastian Giovinco, proszę bardzo, 33-letni zawodnik i to by było fantastyczne, gdybyśmy byli w stanie Sebastiana Giovinco do nas sprowadzić jako super zmiennika i jako rozgrywającego, bo on może grać SN, może grać NPP, czyli może też zagrać u nas SPO. Wtedy można sprowadzić Saponarę niżej. Niestety jest to zawodnik, którego nie jesteśmy w stanie wypożyczyć, ale może spróbujemy go kupić. Niestety nie. Klub ma za krótką ławkę na tej pozycji. No zobaczymy, może będzie mu się kończył kontrakt. Na pewno byłby to bardzo ciekawy powrót do ligi, więc my musimy w takim razie iść dalej, ale spokojnie. Ja propozycji jeszcze parę mam, więc nie poddaję się tutaj absolutnie. Jeszcze parę jest pomysłów. Kolejny to Nicolas Spalek, zawodnik, którego przyznam szczerze, ja do końca nie znam, ale wielu z was mówiło, że to może być piłkarz, którego powinienem ściągnąć. Tutaj nie ukrywam, że boli mnie troszeczkę fakt, że to jest SPOPS, więc zawodnik już stricte ofensywny, więc już na pewno nam spuści tego Saponary niżej, ale skoro byłem gotowy na taki ruch z Giovinco, to czemu Nicolas ma nie być w ten sposób potraktowany? Nie mam pojęcia, ile musimy za niego zapłacić. To jest jeden z tych transferów, w którym prawdopodobnie nam się nie uda, bo zupełnie nie wiem, jak tutaj celować. Starałem się w większości tych piłkarzy nie sprawdzać na FSO, FIFA i tak dalej, bo to zabija te kariery, uważam, dlatego też no musimy tutaj celować. Nie wiem, czy celowaliśmy jakkolwiek, ale jeżeli jesteśmy w okolicy, to się nie obrażą. Nie byliśmy w okolicy, więc muszę być odważniejszy, jeżeli chodzi o kolejnych piłkarzy, których tutaj będziemy szukali. Oczywiście takiego Spalka, to my sobie tutaj dodamy tej listy, damy sobie, słuchajcie, go na obserwację. Nie wszystkich kupić musimy teraz, no ale szkoda na pewno, że to się nie udało. Następny zawodnik z waszych propozycji, bo to wszystko są wasze propozycje, słuchajcie, to nie są zawodnicy, których ja sobie tutaj, wiecie... No nie są zawodnicy, których ja gdzieś wyszukiwałem właśnie przez jakieś SoFIFA czy coś, tylko czytałem po prostu te wasze komentarze. Zobaczmy sobie tego Evandera. Przypomnieliście mi w zasadzie o nim, bo był on widoczny w karierze Cheltenhamem. No i tam w tym Midtjylland siedział naprawdę długo. Nie mam pojęcia, na jakim on jest teraz poziomie. Wydaje mi się, no że 70 coś, może to być jeszcze zawodnik srebrny, ale słuchajcie, jest problem, no nie możemy wszystkich złotych kupić, nie ma takiej opcji po prostu. Zaoferujemy kwotę 3 miliony, jak się obrażą, to luz, jakby to nie są pewniaczki i to jest ten problem. Obrażają się, dobrze. Będziemy mieli go wyskautowanego, będziemy mieli go zostawionego, więc ja do tych piłkarzy podchodzę naprawdę na spokoju, ponieważ też to nie jest piłkarz z Ligi Włoskiej. Gdyby to była Liga Włoska, troszeczkę inaczej bym się tutaj za to zabierał. Armini jest kolejnym zawodnikiem, którego chciałbym tutaj zobaczyć. Jestem ciekawy, czy jesteśmy w stanie, aczkolwiek Armini, z tego co widzę, to już jest środkowy obrońca, czyli z dużym spokojem, słuchajcie, podszedłem do tych piłkarzy, się okazuje, że spokojny nie powinienem być, bo właśnie skończyły mi się moje znakomite propozycje. Chyba jeszcze mamy jednego, Byry i... chociaż mam wrażenie,
że tego pana to my tutaj kojarzymy, tego Jaśpo. Chociaż nie, nie kojarzymy. I on wykazuje wielki potencjał. No nic, no zobaczmy go, zobaczmy go. Eśpo, może grać Eśp, czy nie? Eśnps, czyli dosyć ofensywny zawodnik. Wypożyczonko ich nie interesuje, czyli tylko kupno. No nic, spróbujemy tutaj zagrać, bo Livorno jest klubem, wydaje mi się, w niższej lidze. Wydaje mi się, że to są, to jest klub Serie B, więc mam nadzieję, że uda nam się to Livorno po prostu odrobinkę tutaj urobić jakimś piłkarzem do wymiany po prostu skrzydłowych. No mamy tego pana, zobaczmy, żeby mieć gdzieś cenę chociaż. Bramkarz, pomocnik lub napastnik. Zaoferuj w takim razie inną pozycję. Bramkarza możemy dać. No możemy wam dać tego gościa, no bo mamy tego Sportiello. Ten nie jest wiele gorszy niż ten. Spróbujmy, 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 zobaczmy. Okej, 7 800 000. Kontroferta w takim razie, zaproponuj nową kwotę. Spróbujmy zejść z tym gościem troszeczkę na 4 miliony i 25% od sprzedaży. Czyli jeżeli będziemy mieli tutaj gwiazdę, to oni naprawdę na tym zarobią. 5 700, okej, schodzimy już naprawdę dużo niżej. Ale ja chciałbym dać za niego piątkę. Chciałbym dać za niego piątkę, zobaczmy, czy to nam się uda. No i przy okazji, jeżeli się nam to uda, to naprawdę duże podziękowania dla kogoś, kto go zaproponował tutaj. 5 600. Ja wiem, że tu się targujemy o naprawdę niewielki hajs, ale pamiętajcie o tym, że my jeszcze chcemy jednego pomocnika ściągnąć. 5400, 5700, oni idą do góry, to jest jakiś absurd po prostu, więc to będzie nasza ostateczna propozycja, 5490, zobaczmy, czy się zgodzą, no powinni. 5600, dobra, ja już nie chcę się tutaj w to bawić, akceptujemy to, bo potrzebujemy tych pomocników, więc w takim wypadku Saponara będzie grał troszeczkę niżej, no ale sami widzicie, że z tym budżetem naprawdę mocno musimy się tutaj gimnastykować. No tego Krala niestety nie jesteśmy w stanie tutaj kupić ze względu na to, no że zwyczajnie będzie to dla nas zawodnik zbyt drogi. Chociaż przenegocjujemy sobie tego Brignole i zobaczymy. Jeżeli na Krala będzie nas stać, to bardzo prawdopodobne, że go weźmiemy. No niestety, marzenie o Kwame cały czas musimy odkładać gdzieś na później. Ale to jest też fajne, że no nie stać nas na takiego piłkarza. Rotacyjnego mu zaproponujmy, zobaczmy, czy się zgodzi. Ważny, okej, możesz być ważny, nie ma problemu. Tutaj nie mam zamiaru się z tobą kłócić o to. 5 lat, to mnie oczywiście bardzo cieszy. Nie będzie klauzuli odstępnego, to proste. Tylko teraz pytanie o płacę. Słuchajcie, zaproponujemy mu płacę średnią, którą dajemy normalnie zawodnikom. Jeżeli to jest duże przepłacenie, to po prostu nie dostanie podwyżki w najbliższych latach i tyle. No i zobaczmy, kogoś my tutaj ściągnęli. 72 oceny ogólnej, okej, 21 lat, a on wykazuje potencjał. Więc tego gościa, słuchajcie, tak naprawdę nie przypłaciliśmy chyba jakoś strasznie. A dzięki temu, no możemy się chociażby pozbywać tego Deciego na rzecz właśnie Saponary do cofnięcia i tutaj możemy grać już tym gościem. No powiem tak, nie jest jeszcze to marzenie, prawda? To jeszcze to nie jest marzenie, ale już eliminujemy, słuchajcie, chociażby dużo starszego zawodnika. Więc no nie chciałbym się wystrzelać ze całego hajsu, jakby żeby nam zostały jakieś pieniądze na styczeń, ale w styczniu liczę na zastrzyk w postaci sprzedaży gumnego. Niestety, na gumie chcemy po prostu obrzydliwie i bezczelnie zarobić pieniądze. Jestem jeszcze ciekawy jednej opcji, która była gdzieś tam poruszana przez was, a mianowicie widziałem propozycję, żebyśmy wypożyczyli Matteo Guendouziego z Arsenalu. Powiem szczerze, jeżeli to się uda, to jest dla mnie hit nad hity. Ale Francuz jakoś pasuje do tej naszej wizji. Jest to na pewno ktoś znany. Muhammad Elneny też byłby ciekawą opcją. I powiem szczerze, Egipcjanina ja bym nawet widział u nas na wypożyczeniu. To jest dobra inwestycja w przyszłość. Zobaczmy, czy są gotowi go wypożyczyć. Wątpię w to szczerze, ale jeżeli tak, no ale to byłby hit absolutny, gdybyśmy mogli go wypożyczyć. Oczywiście, że nie możemy, ale Muhammad Elneny jest zawodnikiem ciekawym do wypożyczenia. Wiem, że tutaj będzie zaraz, że kolejny zawodnik Arsenalu, ale patrząc na ten środek pola, naprawdę łatwo będzie go wypożyczyć. A to jest piłkarz, którego jestem pewny, że jest jakby, że powinien dać u nas sobie radę, po pierwsze, a po drugie jestem pewny, że ale klub nie jest zainteresowany, szkoda, a po drugie jestem pewien, że właśnie chciałem powiedzieć, że mogą go wypożyczyć, mogą, ale nie wypożyczają. Czyli tak naprawdę w tym momencie, słuchajcie, zobaczmy, jakim dysponujemy budżetem transferowym, czy stać nas na tego Krala, bo jeżeli tak, to jest naprawdę bardzo fajna sytuacja nasza, ale jeżeli nie, no to będzie trzeba szyć cały czas. Zobaczmy, nasz budżet. No nie stać nas na Krala absolutnie.
Mamy 9 milionów około na transfer, no bo tam oczywiście tą pensję jeszcze będzie można gdzieś przycinać, ale też nie jakoś strasznie. Zobaczmy, jakich pomocników w ogóle mamy tutaj znalezionych. No jest ten Castrovilli, któremu kończyć będzie się kontrakt, ale są 23 lata, 71 ceny ogólnej, to nie wygląda to najlepiej, no. Adam Lallana, to byłby ciekawy transfer, no ale no, zupełnie nie pasujący do tego, co tutaj robimy, więc, więc no nie. Czy mamy tu jeszcze kogoś ciekawego? João Schmidt, powiem szczerze, patrząc na to, jakby, że potrzebujemy czasu, to taki Schmidt, szczerze, może być tym, czego szukamy. Naprawdę, to może być to, czego szukamy. SPD, no właśnie, to jest ta pozycja. Wypoczynek nie interesuje. Ale jakbyśmy byli w stanie go wyciągnąć za jakąś szóstkę, nie wiem, czy nam się uda. Spróbujmy, porozmawiajmy z Atalantą, bo nie wydaje mi się, żeby to był zawodnik podstawowego składu. Jakby mam wrażenie, że tam to jest jakiś element głębszej rezerwy. Więc zobaczmy, no bo na pewno do nas to by był bardzo dobry dodatek. W tym momencie, słuchajcie, 6. Zaproponujmy 5 milionów. Jak się obrażą, to niech się obrażają, ale my musimy szukać tych cięć. 9 milionów. O Jezus. 6 milionów. 7300. No nie wiem, no jakby to są duże pieniądze. To są duże pieniądze. 6300 to jeszcze jest wydatek, który ma sens. I to jest wydatek, który oni muszą przemyśleć, czyli wrócą do nas z większą ofertą. No niestety. Niestety, to się źle skończy, no tego Krala możemy już odrzucić, żeby nie trzymać tego Spartaka. Wydaje mi się, że to jest Spartak. W niepewności. No nic, musimy czekać w takim razie. Słuchajcie, no musimy czekać. No bo innej opcji tutaj nie widzę. Oczywiście moglibyśmy próbować ściągać tego Maggiore, ale my już za dużo mamy piłkarzy, których musimy trenować. I jakby za mało mamy, słuchajcie, no możliwości. Zastanawiam się nad tym Żurkowskim, tak szczerze, bo to jest gościu, który ma potencjał. Jakbyśmy byli w stanie Żurkowskiego kupić za około 6 milionów znowuż, to ja byłbym w stanie to zrobić. To jakby byłbym w stanie jakoś to przeżyć, ale wątpię, słuchajcie, żeby była taka możliwość. Zobaczmy. 8 milionów, zaproponuj kwotę. Wyjdźmy z tą szóstką, piątką. Zobaczmy, jak wyjdą, to niech wyjdą. 9. Ok. To jest dla nas za dużo. To jest dla nas stanowczo za dużo. 8,5. Ok. Bo powiem szczerze, ja wiem, że on ma potencjał. Wiecie, my wiemy, że on ma potencjał. Wiemy, że też możemy na tym gościu zarobić w przyszłości. To byłby przypadek gumnego. Ktoś, kogo chcemy wziąć, z kim się nie chcemy związywać na długi czas. Ktoś, który, na kim chcemy zarobić dosyć szybko. I to jest 6,5 miliona. Słuchajcie, to jest genialny deal. To jest genialny deal. Jakby i zapełnia on nam środek pola. Bierzemy Żurkowskiego jeden, dwa sezony i cyk na sprzedaż i zarabiamy na nim. Uważam, że to jest naprawdę genialna opcja. On jest zadowolony. W zasadzie to jest trochę wypożyczenie, na którym zarobimy. Troszkę mniej niż zarobilibyśmy, słuchajcie, oczywiście w normalnych warunkach, ale tutaj ten procent naprawdę miał duże znaczenie. Cieszy mnie to. Możecie też mówić, że dużo Polaków w karierze, ale słuchajcie, będziemy mieli trzech Polaków. Po pierwsze, no jest taki trend w Serie A, żeby inwestować w tych polskich piłkarzy. Po drugie, będziemy mieli, słuchajcie, trzech Polaków, czyli tyle, ile ma chociażby miała swojego czasu Sampdoria, zresztą Palermo wydaje mi się, że też miało tylu piłkarzy, więc luz. To jest dobra tygodniówka, nie chcę się tutaj kłócić i to jest bardzo dobry transfer, słuchajcie, to jest dla nas bardzo dobry transfer, ponieważ mamy kolejnego piłkarza kupionego do środka, zarobimy na nim zdecydowanie więcej niż na Schmidcie w pewnym momencie. I to nie jest nawet ktoś, nad kim musimy jakoś strasznie pracować, a dzięki tym transferom uratowaliśmy troszeczkę tego budżetu transferowego, no bo mamy tutaj 3 miliony, czyli bez pensji to są 4200, ale to jest ogólnie około 100 tysięcy na pensję do podpisywania kontraktów, czyli możemy jednego, dwóch piłkarzy podpisać, więc uważam, że to okno transferowe naprawdę rozwiązaliśmy bardzo dobrze. Moglibyśmy jeszcze szukać jakiegoś wypożyczenia, tylko przyznam szczerze, nie wiem, kogo moglibyśmy wypożyczyć. No, Schmidt kosztowałby więcej,
A my zdecydowanie bardziej, słuchajcie, a my zdecydowanie bardziej jesteśmy w stanie zarobić zdecydowanie więcej na Żurkowskim, więc uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra sytuacja, do której się stawiamy. Zakładamy, że w styczniu chcemy zarobić na Robercie Gumnym. Jesteśmy w domu, słuchajcie, jesteśmy w domu, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajna sytuacja. Ewander rozmawia z innymi klubami. I czy to jest kręgu zainteresowań? Wypożyczenie, wypożyczenie. Do nas oczywiście wypożyczyć go nie chcieli. To jest hit nad hity, nie? To jest naprawdę hit nad hity. A my dostajemy kolejną ofertę za Morettiego, piłkarza, którego no absolutnie chcemy się pozbyć, no ale... Ale on zbytnio nie chce też od nas odchodzić. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 7 godzin czekamy w takim razie na to, co przyniosą następne. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy gdzieś tutaj mogli dostać ofertę, której odrzucić byśmy nie mogli. Ale dostajemy propozycję za Matteo Darmiana i to jest troszeczkę ostatni gwizdek, jeśli chodzi o możliwość zarobienia na Darmianie. I powiem szczerze, że jestem skłonny rozważyć wymianę tutaj. Jestem skłonny rozważyć, jeżeli zakup lewego obrońcy na jeden sezon wyjdzie na taniej niż jakby, że zarobimy na tej całej roszadzie, to ja jestem gotowy na to przystać. Tam proponowali 5700. Załóżmy, że chcemy w takim razie za około trójkę kupić lewego obrońcę. Może to być dziadyga, może to być stary dziad, ja nie mam z tym problemu. Młodego wolałbym na razie nie kupować, bo jakby no, musimy mieć też te sloty gdzieś rozwojowe. Powiem szczerze, zastanawiam się nad tym Antonellim z jednego prostego powodu. My potrzebujemy rezerwowego lewego obrońcy, bo jako podstawowy lewy obrońca jest już u nas no ten zakupiony niedawno. Tutaj patrzymy na około 5 milionów, no stanowczo za dużo. Tu patrzymy na 7,5 miliona za Asamoaha? Serio? To są dużo większe pieniądze niż mi się wydawało. Wypożyczenie oczywiście nie wchodzi tutaj w grę. No Cristito też nam nie wypożyczą, no bo to jest ich absolutny lider. Oczywiście każdemu innemu zespołowi by wypożyczyli, ale nie nam. Ale Cristito, ja jakby, jak mam porównać Darmiana z Cristito, to zdecydowanie bardziej wolę Domenico. Czy nam się to uda, tylko to jest pytanie. Wątpię, szczerze wątpię. No ale spróbujmy, słuchajcie, spróbujmy. Zobaczymy. Domenico Cristito, 5 milionów. Wymiana piłkarzy w takim razie no tutaj nie wchodzi w grę. Spróbujmy zejść poniżej tej jego ceny. Jak mówiłem, trójeczkę jestem w stanie dać. 6600. To jest przecież stary dziad. Stary dziad, słuchajcie. Możemy zaproponować trójeczkę. Mam nadzieję, że przy okazji Darmian nas nie zrobi w jaju i nie odejdzie nie przestanie z nimi negocjować. Ale możemy zmienić procent sprzedaży. To jest nasza ostateczna propozycja. Jeżeli to przejdzie, to spoko, bo zarobimy. Jeżeli nie, to nie widzę sensu. Okej, nie ma problemu, nara. Nie ma, naprawdę tutaj nie mam pretensji. No hard feelings, jest spoko. Zobaczmy więc jeszcze tylko pozycjami tych piłkarzy. Czy tutaj jest w ogóle ktoś, kto może grać LO? Mamy SO, ale oni są tylko dosyć jednowymiarowi. Tutaj nie grają, żaden z nich nie gra dwóch pozycji. Dopiero ten gra SO, PO, no ale to nie przejdzie. LO, SO, no to już tego pana niestety znamy. Jest to, powiem tak, ten Antonelli mnie kusi. Powiem sobie naprawdę, że ten Antonelli mnie kusi jako możliwość zarobku na Darmianie w tym sezonie. Nie jesteśmy, słuchajcie, jakby jesteśmy zespołem, który w tym momencie nie może być mocny na wszystkich pozycjach. Zwyczajnie nie mamy tego komfortu. Więc wydaje mi się, że po prostu musimy przyjąć te pieniądze za Darmiana, póki one są zaproponowane. I jakby wziąć to z pocałowaniem ręki od PSV czy PSV, nie ma problemu. Więc wydaje mi się, słuchajcie, że zrobimy deala z tym Anto kimś tam. I po prostu dokładnie wyszukamy sobie lewego obrońcy, którego możemy nawet, słuchajcie, ściągnąć w styczniu. A tutaj te 4 miliony przy tych naszych potrzebach to jest naprawdę zbawienie. Zastanawiam się, czy jest ktoś, kogo mogliby nam spróbować wypożyczyć z innego zespołu, ale nie widzę. Nie widzę takiej opcji. Zastanawiam się jeszcze, czy Real Madrid może ma kogoś, kogo mógłby do nas wypożyczyć, bo umówmy się, no jesteśmy klubem, do którego chętnie wydaje mi się, że duże zespoły by wypożyczały z jednego prostego powodu. Mianowicie jednak Liga Włoska, no to jest jakby renoma sama w sobie, znaczy marka sama w sobie, jeśli chodzi o kształtowanie świadomości środkowych, lewych, ogólnie świadomości taktycznej piłkarzy na wielu pozycjach, o czym świadczy chociażby to też, jakie problemy na przykład w pierwszym sezonie miał Cristiano Ronaldo, no, który nie zaliczył sezonu tak brawurowego jak chociażby w La Liga Santander z tego powodu, że musiał się uczyć tej ligi, i to jest jakby
coś, co mogłoby przekonać ewentualnie Real, żeby nam kogoś wypożyczyć. Tylko pytanie, no Marcelo nam nie puszczą, Florent Mendiego nam nie puszczą. Chociaż mają teraz Reguilon. Słuchajcie, jakby nam takiego Reguilona puścili na wypożyczonko, to by było coś. Ale niestety. Dobra, nie ma co, słuchajcie, nie ma co. Musimy zbierać pieniądze, musimy oszczędzać, musimy tutaj pracować tym budżetem mądrze i wydaje mi się, że próba ściągnięcia tego Antonelliego to będzie najlepsze rozwiązanie dla nas. Ja wiem, że to jest stary dziad, ale młodego byśmy i tak nie rozwijali w tym momencie. Więc kupmy sobie po prostu komfort na tą lewą stronę i tym martwmy się w przyszłości. Kwota, słuchajcie, za tego piłkarza zaczniemy od 900, tak było sugerowane nam przez asystenta. 1 300 000. Troszkę za dużo, przyznam szczerze, jak za pakiet umiejętności proponowanych przez tego gościa. 1 200 000. Jeszcze złożymy im taką propozycję. Zakładam, że jeżeli się obrażą tutaj, to naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć, więc zakładam, że się nie obrażą. Złóż ofertę. 1 115 000. Ok, już nie chcę tutaj za bardzo mieszać, bo jakby to jest dla nas istotny transfer, żebyśmy go dopięli. I wydaje mi się, że tutaj naprawdę jest ok. Zobaczymy jeszcze, jaki będzie żądał roli w zespole. Aczkolwiek przyznam szczerze, że mam to absolutnie gdzieś, bo nieważne jaką rolę on chce mieć, po prostu jak się na nas obrazi, to odejdzie. Mnie to w ogóle nie zaboli. Rotacyjny, spoko, fajnie, że znasz swoje miejsce w szeregu. I to też jest dla nas duża możliwość tego, żebyśmy odrobinę się tutaj na tym kontrakcie przycięli. No bo jednak, gościu, jesteś trochę stary. Powiem tak, to ci usunę. To ci dam tak, jak się zgodzisz, to super. Mordo! Co to jest za propozycja? Co to jest za propozycja? Ja ci... Co to w ogóle jest? Co to jest za system negocjowania? Okej, dobra, zostaniemy przy tym, bo to jest hit. Ja nie chcę mieć zerwanych tych negocjacji, bo naprawdę to ucina nam, słuchajcie, pensję Darmiana. To jest super sprawa. Ucina nam to pensję Darmiana, ucina nam to... też jakby i zarabiamy bezpośrednio na tym, więc przejdźmy sobie teraz do biura i porozmawiajmy jeszcze z PSV. Liczę na to, że Darmian teraz odejdzie, no bo już mamy zawodnika na tę pozycję. Wiem, że mógłbym przetrzymać tamtego, ale czasami te rzeczy wychodzą naprawdę dziwnie, więc zobaczymy. Troszeczkę chcę podbić tą kwotę, ale nieznacznie. Zaproponujemy 6 100 000, no bo jednak oni dają już naprawdę fajny hajs, więc żeby też nie było przesady, 6 100 000, zobaczmy, co oni nam powiedzą. Super, 6 100 000, więc to też nam mocno spłaca też ten transfer na lewej obronie. Uważam, że to jest naprawdę fajna opcja, a w tym czasie będziemy mieli szansę poszukania sobie lewego obrońcy. Tak więc to mamy zrobione. Mauro Icardi z Interu poszedł do... do Realu Madryt chyba, ale on nie był, powinien być zawodnikiem PSG, nie rozumiem tego. My dostajemy za to ofertę za Salisu, przykro mi Sevillo, moja droga. Ja wiem, że na tym zawodniku troszeczkę już powinniśmy, na tym zawodniku, że ten zawodnik jest niezły. I wy go chcecie, ale wy go musicie mi dać za niego dużo większe pieniądze, bo to jest ważny element. Jakby nie chcę już dłubać w tym środku obrony. Jeżeli oni go nam podkupią, to jakby za niego mamy, myślę, dosyć szybkie zastępstwa, ale nie chcę tego robić po prostu. Zobaczmy, co tutaj jest. Darmian został sprzedany, więc 4 900 000 na nasze konto, czyli około 3 000 000 zarobiliśmy na tej roszadzie. W ogóle mnie to nie boli, słuchajcie, w ogóle mnie to nie boli. Darmian się pożegnał, takie życie. My dostajemy kolejną ofertę za Gumnego, ale to jest za mało pieniędzy. Za mało pieniędzy i jeszcze to nie jest ten moment, słuchajcie. Gumny może odejść w styczniu, będzie miał zielone światło na transfer i będziemy starali się znaleźć mu fajny klub z fajnymi pieniędzmi dla nas. Ale tutaj, nie ukrywam, my chcemy jeszcze na nim zarobić więcej i też musimy mieć zastępstwo, a tego zastępstwa obecnie nie mamy. I to jest tego typu kwestia. Zobaczmy, co się tutaj jeszcze kryje. Oferta transferu, koszty. Ja jestem w stanie, słuchajcie, w stanie oczywiście się na to zgodzić. Mamy ofertę transferu Lombardiego, tutaj także akceptuję to, bo ja po prostu tych chłopaczków chcę się pozbywać, więc może uda się na nich zarobić. Słuchajcie, no okienko transferowe mamy zamknięte. Zajęło mi to zdecydowanie więcej czasu, niż się spodziewałem, ale mogę być naprawdę bardzo zadowolony z tego powodu, jakby co tutaj osiągnęliśmy, bo mam wrażenie, że naprawdę
Dobrze, tu pracowaliśmy, mądrze, chyba nie popełniłem żadnej wtopy. Fajnie wyszło z tym Darmianem, że on odszedł. No bo to mi się naprawdę podoba. Dostajemy raport o juniorach, ale to mnie na razie nie interesuje. Więc tak, no priorytet na tą część sezonu to jest rozwinięcie naszego prawego obrońcy i oczywiście pracowanie nad tym środkiem pomocy, żeby ona dobrze wyglądała. No i przede wszystkim też warto by było spojrzeć na numery naszych piłkarzy. 21 możesz mieć. Kogo my tutaj mamy dalej? Tu mnie to nie interesuje. Szósteczkę masz spoko, 14, 8, 20 Żurkowski ma. A nie chcesz jakiegoś innego numeru? Jakiegoś takiego fajniejszego? Nie mamy nic fajniejszego? No dziewiątki nie dostanę. No dobra, 20 może być. Koszta z siódemką, mordo. Fajnie, nie? Jakby spoko, ale nie. Ale zwyczajnie nie. To możemy Żurkowskiemu dać siódemkę. Nawet nie wiem, czy on w reprezentacji nie grywał z siódemką. Coś mi się tak wydaje. Damy mu siódemkę. Siódemka, dobry numer. Niech się poczuje chłopak dopieszczony. Ty będziesz miał piętnastkę, możesz mieć. I czy tam kogoś jeszcze kupiliśmy? No nie, Moretti ma trójkę. No nie, no mordo, no stary. Bądźmy tu poważni, 95 możesz mieć. Jeszcze gdzieś Walukiewicz powinien być, tak? Jaki Walukiewicz ma numer? Bo tutaj mamy Caceresa jeszcze gdzieś. Caceres 35, Walukiewicz 16. Okej, bo to już robiliśmy w poprzednim odcinku, teraz mi się przypomniało. No nic, no to teraz słuchajcie, głównie treningi i czekanko. Taka jest prawda. Treningi i czekanko. Esposito zaraz bije 75. Jak tylko to się stanie, to Bellanova będzie miał tutaj dużo pracy przed sobą, bo on musi być tą 75 jak najszybciej, żebyśmy mogli tego Gumnego zwolnić z tej pozycji. Będziemy także musieli poszukać nowego prawego obrońcy. Wiem, że bardzo duży mamy tutaj przemiał zawodników, że tutaj te nazwiska naprawdę idą hurtowo w jedną i w drugą stronę, ale słuchajcie, jakby te nazwiska idą hurtowo w jedną i w drugą stronę. O super, że się udało ich sprzedać. Ale no takie jest życie tych mniejszych klubów troszeczkę. Do tego się trzeba odrobinę przyzwyczaić. No, fajnie, że zbudowaliśmy tutaj ten zespół dużo mocniej. Antonelli już trochę spada z tej oceny ogólnej, ale on jest tutaj tylko na tę część sezonu. Jakby to jest to, na co byliśmy przygotowani. I nie ma tu z tym żadnego problemu. Jakby no hard feelings, serio. Okej, jesteśmy gotowi. Żurkowski już może zadebiutować tak naprawdę, bo wydaje mi się, że miał czas na to, żeby potrenować z zespołem, jednak parę tych dni minęło i jest już gotowy do tego, żeby wejść. I ten skład naprawdę już zaczyna wyglądać zdecydowanie lepiej. Tak więc jesteśmy gotowi na nasze pierwsze spotkanie po okienku transferowym, więc to już jest gotowa drużyna, która może coś osiągać i remisujemy 1-1 z Cagliari, bardzo ciężkim rywalem, patrząc na to, jak radzą sobie w rzeczywistości w tym sezonie. Jednak kontuzja zawodnika, to jest zła informacja, bo na 6 tygodni wypada nam środkowy pomocy. Kupujemy gościa, pierwszy mecz z Ru, 6 tygodni i po sprawie. No nic, no sprawi to, że Saponara zostanie podniesiony na dyszkę i że będzie trzeba się tutaj posiłkować tym ocenionym na 71 naszym zawodnikiem. No pokazuje to, że ta kadra jeszcze po prostu nie jest wystarczająco dobra. Takie życie. Jakby potrzebujemy jeszcze czasu. Chociaż nie, bo tutaj Kudus może wejść, bo on jeszcze nie grał. No tak czy siak, nie zmienia to faktu, że podnosimy jednego z naszych zawodników. Bastoni jest piłkarzem, którego mamy, słuchajcie, tutaj wyskautowanego. Dodamy go sobie oczywiście do listy życzeń, bo no ewidentnie warto mieć go tutaj na oku. Tego gościa już jutro będziemy znali. No tego już znamy. Jestem ciekawy, zawsze ten SPO może się przydać. Tym bardziej, że Saponara, tak jak mówię, że i dostaniemy ofertę. Niewielu jest tutaj piłkarzy tak naprawdę, muszę przyznać, do których ja czuję się przywiązany obecnie. Niewielu jest takich, wokół których, na których patrzymy i mówimy sobie, wokół nich chcemy budować długoplanowy zespół. Jakby, że wokół nich chcemy długofalowo działać. Jedynym takim piłkarzem jak na razie jest u nas Esposito, który swoją drogą niedawno strzelił swoją premierową bramkę i też naprawdę duże gratulacje, a w zasadzie słowa uznania dla Lukaku, który fantastycznie się zachował, oddając możliwość strzału debiutującemu młodzianowi. Okej, mamy Kudusa, który może tutaj zagrać, tak więc on powraca do podstawowego składu. Tutaj chciałbym zobaczyć, no kogo możemy dać, i tego jeszcze, albo tego damy sobie, Dacruza. Mam nadzieję, że ktoś się w ogóle po niego, dla Dacruza, przepraszam, mam nadzieję, że ktoś się po niego zgłosi. Okej, no skład wygląda naprawdę dobrze. To co jest fajne, no tylko jeden zawodnik poniżej 75, więc tutaj jest duża radość z tego powodu i miejmy nadzieję, że radość będzie także po meczu z Brescia, aczkolwiek dwa mecze wygrane ostatnio, nie wygląda to dobrze dla nas,
ale my jesteśmy w stanie to przełamać. Leo strzela, Cornelius strzela, więc bardzo fajnie zadziałał teraz ten nasz atak. To oczywiście cieszy, że oni fajnie funkcjonują, ale pamiętajmy o tym, to nie są nasi piłkarze, to nie są nasi zawodnicy i trzeba mieć to cały czas z tyłu głowy, że można się cieszyć oczywiście. 110 to już za mało, 110 to już za mało, musimy, słuchajcie, walczyć o te wyższe oceny troszeczkę, o lepsze potencjały, tutaj tak samo za mało. Musimy, słuchajcie, przede wszystkim, musimy, słuchajcie, mieć z tyłu głowy to, że jednak to nie są nasi piłkarze i że jak oni odejdą, to zostaje nam Esposito i Esposito, bo nie mamy nikogo innego, tak więc tutaj jeszcze wiele, wiele pracy przed nami, więc ja jestem naprawdę mega zajarany tą karierą, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy projekt. Ciekawe jest także nasza pozycja w tabeli. Szóste miejsce, Piemonte Calcio zajmuje pozycję czwartą, tak więc kto jest liderem, kto zaczął najlepiej? Napoli? Nie, Lazio, proszę bardzo, no tutaj może też procentować to, że tam jest paru naprawdę ciekawych grajków, którzy też jeszcze ten potencjał mają na tyle duży, żeby iść do przodu, jak na przykład Sergiej. Powiem tak, jeżeli ten sezon by się skończył w ten sposób, ja będę naprawdę szczęśliwy, a jak się skończy? No, okłamałbym was, gdybym powiedział, że dowiecie się jutro, bo jutro będziemy w środku tego sezonu, ale jutro dowiecie się, jak będzie nam szło po prostu. A teraz to by było na tyle, to był Koza, kanał Koza Stream, na razie. Piona!